Witam. Postaramy się sprawdzić, czy uda nam się naprawić kartę graficzną z laptopa, w której były artefakty. Płyta już główna wyjęta jest. Mamy ją przygotowaną w piekarniku. Jak każdy zaleca, mamy kulki. Wszystkie elementy są, które mogłyby się stopić, zdjęte. Piekarnik nagrzany do 180 stopni, więc rzucimy go teraz na 8,5 minuty, stawimy sobie zegar. Chodźmy jeszcze raz termoobiegiem. Zbliżania termoobieg. Temperaturę podniesiemy. I czas ustawimy 9 minut. Jak widzimy, czas sobie leci. Zaraz odczekamy 30 sekund i wrzucimy do piekarnika. 48. Dobra, możemy wkładać. O, wszystko mi się rozpieprzyło. To moja zajebista konstrukcja. Zamykamy i zobaczymy, co się stanie po upływie naszego czasu. Jak ten wskaźnik dojdzie do samego końca, sprawdzimy, co się dzieje. No, nasza potrawa już dochodzi do końca. Nie wiem, czy widać, ale coś tam strzeliło i wypadła bateria, więc nie wiem, czy nie był zły pomysł ułożenie tego z baterią. Zaraz nasz proces się zakończy za 5 sekund. Piekarnik powinien się wyłączyć. Otwieramy, piekarnik wyłączamy. Niech sobie stygnie. Zobaczymy, jaki to dało efekt. Zobaczmy, co się stało. Jak sprawa wygląda. Jakie jaja. Baterię rozsadziło. Nie wiem, czy to widzicie. Ale bateria to pół biedy. To zostało z baterii. No ale tutaj nie widać na razie żadnych usterek. No to co nam zostało z baterii, która nam eksplodowała w piekarniku podczas wygrzewania. Więc należy zwracać uwagę na to, żeby wyjąć baterię, żeby nie spotkał was taki sam los. Jak widać, po złożeniu wszystko działa. O dziwo, laptop się uruchamia bez baterii i nawet tego nie wymaga. Nie ma żadnego komunikatu, co się dziwiłem. Bateria chyba standardowa. CR2032, czyli taka jak w komputerze stacjonarnym. W późniejszym czasie sobie tam wymienię, bo montowałem na razie i bez pasty termoprzewodzącej, aby sprawdzić tylko, czy działa. No dziwo, jestem w szoku. Raczej sądziłem, że to bajki. No jakoś działa. Zobaczymy, na ile będzie to trwała naprawa.
W razie czego, jak będę taki eksperyment jeszcze robił, postaram się nagrać wam jakiś lepszy film z lepszą jakością. No ale jest noc, nie spodziewałem się, że będę się o coś kręcić. Aparat w telefonie, który mam, jest jaki widać. W razie czego to pozdrawiam. Do zobaczenia.